działalność, drukarnia, kawiarnia, wydawnictwo i proszę Państwa, przyszedł raz do mnie pan, który był gejem, a przyszedł tylko dlatego, że jego partner był w więzieniu za narkotyki. I proszę Państwa, pan miał 55 lat, a jego partner 25 lat. I przychodził tylko po to, ponieważ był samotny i nikt nie chciał z nim rozmawiać. Dlaczego nie chciał? Dlatego, że czasem się zachowywał skandalicznie. I dlatego proszę Państwa, jak ja z nim rozmawiałam i zapytałam, dlaczego on jest gejem, to on powiedział, dlatego, że nie miał czułości od matki, zainteresowania. Więc bardzo proszę kobiety, żebyście okazywały swoim dzieciom zainteresowanie, uczuciowość i wtedy nie będzie osób, które są chore na różne zboczenia. Proszę Państwa, ja uważam, że to nie jest normalna sytuacja, i że są homoseksualiści. Proszę Państwa, ostatnio obiegła informacja taka w prasie, że dwie lesbijki, bo komuś mogło się wydawać, że kobiety są bardzo czułe, delikatne i będą wspaniałe dla dzieci adoptowanych. Obiegła taka sytuacja, że one, jedna z kobiet miała własne dziecko, druga była jej partnerem i te kobiety wzięły 8-letniego synka i najpierw mu obcięły penisa, a później go pokroiły na kawałki w plasterki. I proszę Państwa, czy po takiej sytuacji, jak tam nie mamy prawa wprowadzić kary śmierci za takie bestialstwa, proszę Państwa, ale nie tylko wśród elit są ludzie, którzy są po prostu chorzy na LGBT, bo mają to w głowie, tylko proszę Państwa, u zwykłych ludzi też. Dlatego proszę Państwa, ja tylko mówię to, co ten gej mi przekazał. Jak ja go zapytałam, czy może być taka sytuacja, że ludzie z LGBT, geje powinni adoptować dzieci, on powiedział nie, nigdy. I to powiedział gej, proszę Państwa, bo on wiedział, bo powiedział, to jest świeże mięso dla nas. Więc proszę Państwa, czy my mamy świadomie mówić o tym, że my się na to godzimy? Ja się nie godzę, a Państwo to zobaczycie. Jak zostaniecie na kawałki zwiotczeni bez podania narkozy, zabici na organy i jak może Państwa dziecko, które zaginie, będzie wykorzystane. Więc miejcie to na uwadze, że każda z tych rzeczy może Was spotkać. Pani chciała coś powiedzieć. Proszę bardzo.